Hej kochani, witam Was gorąco w bardzo pozytywnym filmie, ponieważ dzisiaj będę mówić i pokazywać tanie, bardzo dobre i polskie kosmetyki, czyli chyba to, co lubimy najbardziej, czyli będzie o dobrych kosmetykach jakościowo, tanich, czyli takich bezpiecznych dla naszego portfela, ponieważ większość z nich to koszt rzędu maksymalnie kilkunastu złotych, no i właśnie polskich. Bądźmy patriotami, mamy świetny, wielki, gigantyczny i fantastyczny kosmetyczny rynek, więc korzystajmy z niego. I ja Wam właśnie dzisiaj pokażę troszkę kosmetyków. Stworzyłam nimi taki makijaż, mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Użyłam marek takich raczej ogólnodostępnych, więc myślę, że z dostaniem większości tych produktów nie będzie problemu. I mam jeden problem z jedną marką, chodzi mi tutaj o Eveline. Napiszcie mi, czy Eveline jest polskie, dlatego że zawsze tak mi się kojarzyło i zawsze tak myślałam, ale przeczytałam, że tutaj mamy napisane Eveline Cosmetics France, więc tak troszkę nie wiem. Natomiast jest to produkt, którego użyłam tylko pomocniczo, więc zawsze możemy go wyautować i udawać, że tutaj go nie było. Ale reszta produktów mam nadzieję, że jest polska i mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam dalej. Makijaż zacznę od podkładu i mam tutaj podkład z Bielendy, który w cenie regularnej kosztuje około 13 zł. Powiem Wam, że do końca nie wiem, czy on jest cały czas dostępny, ponieważ te podkłady z Bielendy w tubkach, one dosyć często przechodzą jakąś ewolucję i mam wrażenie, że po prostu się zmieniają. I raz jest jedna seria, potem jest druga, więc do końca nie wiem, jak jest z dostępnością akurat tego, który tutaj mam, czyli Total Look Nude Matte. I to jest fluid matujący jasny beż 01. Kolor nie jest najjaśniejszy, ale ostatnio go nosiłam i byłam w stanie go jakoś tam w ten mój makijaż wcielić, więc mam nadzieję, że dzisiaj też mi się uda. A jak mi się nie uda, to po prostu będziemy sobie radzić korektorem. Więc rozprowadzam po całej twarzy. Jak dla mnie to nie jest fluid matujący, powiedziałabym, że on ma jednak dosyć błyszczące wykończenie. Kryje tak średnio, ale sprawdza się naprawdę całkiem nieźle jak za tę cenę. I to już jest chyba mój trzeci podkład z Bielendy w tubce i ja z każdego z nich jestem zadowolona. Natomiast jest dosyć mało wydajny, bo no, ja już właściwie zużyłam tyle, co miałam na ręce, a wycisnęłam całkiem sporo. Przeciągnęłam sporo tego podkładu tutaj na szyję, żeby wyrównać koloryt. Jak widzicie, no, dosyć mocno zoksydował, jest taki pomarańczowawy. Więc niestety gama kolorystyczna nie jest najlepsza, ale sama formuła, muszę Wam powiedzieć, że jak dla mnie jest w porządku. Ale myślę, że użyję sobie troszkę podkładu z Eveline Liquid Control i użyję go na środkowe partie twarzy, żeby dodać troszkę krycia i żeby jednak wyrównać trochę kolor, bo on ma o wiele lepszy dla mnie odcień. Teraz użyję trochę korektora z Belle Hypoallergenic. To jest akurat taki bardziej żółty, hipoalergiczny korektor rozświetlający pod oczy, bo oni mają różne, mają takie bardziej żółte, bardziej brzoskwiniowe i to jest ten bardziej żółty i ja go troszkę właśnie nałożę jako baza wyrównująca kolor tutaj też w kąciku, bo czasami mam tutaj takie bardziej zaczerwienione miejsca. On nie jest najmocniej kryjący i jak dla mnie właśnie jest takim korektorem raczej wyrównującym koloryt, troszkę robiący korektę kolorystyczną, ale raczej nie do stosowania samodzielnie. I jest tutaj pod oczami dosyć mocno żółto, więc teraz użyję innego korektora. I to też jest Belle Hypoallergenic, ja ogólnie bardzo lubię Belle Hypoallergenic tę serię. I to jest seria, w ogóle taka jakaś podseria Cover Eye and Skin Concealer. Ja mam kolorów kilka, ale akurat tutaj wzięłam ze sobą 20 i 10 i użyję troszkę 20, żeby rozjaśnić tutaj te partie troszkę niżej, żeby troszkę poprawić to, co mi zrobił podkład, jednak za ciemny. I teraz troszkę tej 10 bardziej pod oczy i na powieki jako bazę, też całkiem dobrze się sprawdza. I tutaj boki, żuchwy do rozjaśnienia. Ja wiem, że ja dla niektórych nakładam bardzo dużo tego wszystkiego, ale ja po prostu tak lubię i ja jestem świadoma tego. Ja to robię świadomie. To nie jest tak, że jestem jakaś niedouczona i nie wiem, ile nałożyć podkładu czy korektora. Po prostu tak lubię. Teraz się trochę mocno rozjaśniłam, ale zaraz to
wyrównamy, poprawimy. Widzicie, że krycie to naprawdę mają całkiem niezłe te korektory. I tutaj jeszcze środek czoła rozjaśnimy. A w związku z tym, że ten podkład nie jest taki jakiś bardzo mocno zastygający, to jeszcze możemy sobie tą dupeczką wszystko tutaj wyrównać. Dupeczką, bo gąbki, o to mi chodzi. I teraz wszystko, co mam na twarzy, utrwalę pudrem. To jest Sensik Sensitive Skin Matte and Fix Rice Powder, czyli po prostu taki zwykły, fiksujący, utrwalający puder ryżowy. Niestety strasznie się sypie, jak go jakoś tam nie zabezpieczycie puszkami. Zaczynam zawsze od powiek, pod oczami, i właśnie, żeby tutaj utrwalić korektor na powiekach. Kiedyś w ogóle mi się cienie nie utrzymywały na korektorze, a teraz na takich matowych, bardziej kryjących, mi się utrzymują. I ten korektor z Belle jak najbardziej daje radę. Chociaż nadal lubię użyć bazy, tak dla bezpieczeństwa, i lubię bazy pod cienie, ale na korektorze też daje radę, więc chyba po prostu cera mi się zmieniła, może skóra na powiekach jest troszkę mniej tłusta niż kiedyś była. Przechodzimy do prostego makijażu oczu. Będę tym razem używać cieni pojedynczych, takich z wkładów, ale też właśnie takich pojedynczych, które można kupić osobno. I tutaj mój ulubiony matowy cień, matowy, beżowy, podstawowy cień, czyli matowy cielak z Glam Shopu. Świetny, jak widać, spore denko. Używam go raczej w sezonie letnim, z tego względu, że niestety nie jest to najjaśniejszy odcień i troszkę się może odcinać, ale właśnie jest fajny, kryjący, matowy. I jest moim ulubieńcem. Następnie używam cienia w odcieniu sorbet, czyli takim jakby delikatnie morelowym, brzoskwiniowym, jasnym. I posłuży mi on do budowania załamania, do takiej pierwszej linii załamania, jak ja to mówię. I używam właśnie też Glam Brushy przy okazji. Postaram się używać polskich pędzli. Nie wiem, czy się uda mi używać do całej twarzy polskich pędzli, ale mam cały zestaw Glam Brushy, więc ogólnie mogłabym to zrobić, ale pewnie są brudne i niekoniecznie mogłabym wszystkich użyć. Bardzo ładny kolor, taki delikatny, właśnie według mnie świetny do chmurki, mgiełki, transferowy do załamania. Teraz użyję pojedynczego cienia z Sensik w takim naprawdę bardzo ładnym bordowym kolorze, trochę czerwonym, troszkę lekko jakby fioletowym. Bardzo ładny kolor i to jest numer 219. I wygląda tak. I użyję innego Glam Brusha. Zmieniłam pędzel na trochę bardziej rozcierający Hakuro H77. Żeby jednak pogłębić, bo tamtym pędzlem mi się troszkę średnio to rozcierało, troszkę zbyt precyzyjnie. Patrzcie, jaki ładny kolor, naprawdę taki jakby trochę winogronowy. Jakiś czerwony winogron, trochę wino. I bardzo fajnie się rozciera. Trochę trzeba porozcierać, ale robi to bez żadnych smug, bez żadnych jakichś takich brzydkich plam. Trochę jest suchy, ale naprawdę bardzo ładnie przy dłuższej pracy się rozciera i nie zanika, tylko właśnie robi mgiełkę, taką poświatę ze swojego koloru. To mi się na pewno bardzo podoba. Zmieniam pędzel na poprzedni i sobie tutaj blenduję, łączę z resztką tego sorbetu. Teraz połączę górę z dołem, a właściwie, no tak, górę z dołem połączę. Tym samym cieniem z Sensik cały czas. Tutaj właśnie, żeby się wszystko ładnie zgadzało przy kąciku. Teraz biorę taki cień w kremie, cień w płynie z Mystic Warsaw, to jest odcień Solaris. I to jest właśnie taki cień w aplikatorze. I to mi posłuży jako lepka baza. Już też mówiłam o tym cieniu kilka razy. I najpierw nałożę na jedno oko.
na całą powiekę ruchomą, właściwie na całej długości. I użyję cienia Skobo 205, to jest ten Golden Rose, czy Rose Gold. Nie wiem, czy on jest nadal dostępny, mój ma kilka dobrych lat. I wklepię go sobie w wewnętrzny i w zewnętrzny kącik tej mokrej bazy. A na środek nałożę cień z Misty Gorse w kolorze Ivory Light. Taki bardzo, bardzo złoty. I na górnej powiece mamy zrobione takie cut crease ze spotlightem. Powiedzmy, że tak to powinno być. I teraz biorę pojedynczy cień z Misty Gorse Pink Ice Light, taki jasny róż, i nałożę go sobie troszkę na dolną powiekę, tutaj bardziej wewnętrzny kącik, gdzie nic nie mam. I wracam do cienia sorbet i delikatnie tym sorbetem tutaj rozcieram dolną granicę, żeby dodać trochę takiego brzoskwiniowego, różowego koloru. No i oko mamy wstępnie skończone, jeszcze oczywiście tusz, wszystkie inne rzeczy, cienie do brwi, ale to zostawię na koniec. Teraz przejdźmy do konturowania. I myślę, że zacznę od takich najchłodniejszych odcieni. I najchłodniejszy bronzer, jaki mam, to jest Nubian Desert, ten Skobo. Myślę, że wszyscy doskonale go znają. Ja go używam oszczędnie, dlatego że on potrafi dać szary efekt na policzku, taki błotnisty, niezbyt ładny, ale użyty w małej ilości naprawdę bardzo ładnie podkreśla kości policzkowe i potrafi dać ładny cień. Zatem ja nałożę troszkę pędzlem Kawaii. Kawaii to też, z tego co wiem, są polskie pędzle i ja je bardzo lubię. Wiem, że dużo osób się zraziło do tych pędzli, ponieważ pierwsze partie nie były najlepsze. To włosie było inne. Troszkę mogłabym tutaj porównać to do sytuacji w glam shopie z glambraszami, ponieważ pierwsze glambrasze moim zdaniem też nie były fajne. Mam kilka sztuk z tej pierwszej kolekcji i jakość skoczyła do góry przy kolejnej kolekcji, tej nowszej. I podobnie jest z pędzlami Kawaii. Ja mam kilka tych nowych i one są zupełnie nieporównywalne do tej starej wersji. Więc polecam się przekonać, jeśli macie okazję, ochotę, jeżeli się zraziłyście kiedyś, no to może warto sobie jeden pędzel na próbę zamówić i się przeprosić z tą marką, bo ja jestem zadowolona z tych nowszych. Teraz nałożę sobie na to troszkę takiego bardziej połyskującego, satynowego bronzera Face and Body Bronzing Powder z My Secret. Tym samym pędzlem, bo jak ja się konturuję, to zazwyczaj po prostu ten sam pędzel maczam w różnych produktach i po kolei nakładam. I to daje naprawdę fajny efekt, bo wszystko się ze sobą ładnie łączy. Ja sobie w ogóle tak naprawdę konturuję czoło i linię włosów, dlatego że mam często zaczerwienioną trochę skórę głowy i czasami mam tutaj też między włosami zaczerwienione, się odcina od podkładu, dlatego ja lubię sobie tutaj właśnie między włosy troszkę wjechać bronzerem, żeby to wyrównać. I to naprawdę, powiem wam, że fajnie działa. Przynajmniej u mnie się sprawdza i właściwie tylko dlatego konturuję to czoło i żeby było spójne z resztą, no bo ja ogólnie mam małą twarz, więc ja tutaj za bardzo nic zwężać ani skracać nie muszę. I dam jeszcze troszkę tego bronzera Skobo drugiego, Sahara Sand. Jak widać, już ma większe zużycie, bo to jest taki mój bronzer zimowy. On jest mało widoczny, ale daje delikatny efekt. Właśnie ja lubię sobie mieszać różne bronzery i to tak wygląda, że ja no po prostu używam kilku. Dołożę sobie odrobinę różu, to jest róż marki Delia Multicolor Blush w kolorze 02 brązowy. Trochę brązowy jest, ale ja używam tej części bardziej różowej. I znowu kolejny glambrasz. Więc całkiem polski ten makijaż wychodzi, no taki miał być, ale myślałam, że nie uda mi się aż tyle akcesoriów pędzlowych tutaj przekabacić, a jednak się daje. Więc troszkę nabieram i delikatnie. Tylko trochę, bo pewnie będzie i tak efekt widoczny bardziej. No, żeby po prostu delikatniej, trochę bardziej różowo tutaj było. Teraz nałożę rozświetlacz i mam nadzieję, że uda mi się połączyć tę górę z dołem tutaj, bo mam wrażenie, że tutaj trochę chyba za dużo korektora żółtego nawaliłam i on jakoś tak delikatnie przebija, więc mam nadzieję, że jednak
rozświetlacz trochę to ujednolici i coś z tym zrobi, a jak nie, to najwyżej sobie jakiegoś pudru nałożę albo beżowego cienia, żeby jednak nie było tutaj tak żółto. No i właśnie rozświetlacz, jakiego będę używać, to jest Reverse Strobe and Glow i już dostałam pytania właśnie o niego, bo Wam się spodobał, ale nie wiecie do końca, gdzie go kupić, dlatego że z marką Reverse jest dosyć dziwnie, ponieważ oni mają niby stronę i tam na niej sklep internetowy, ale w tym sklepie nie mają wszystkich swoich produktów, co jest dla mnie co najmniej zaskakujące. Ale chyba można go dostać na Allegro. Jest w 4 kolorach. Wszystkie te 4 kolory, z tego co wiem, są naprawdę bardzo ładne. Ja mam akurat trójeczkę Champagne, ale podobno dwójka też jest super. Jest bardziej taflowata niż to, bo ten mój jest ładny szampański, a dwójka jest chyba bardziej złota, ale daje o wiele mocniejszy błysk i większą taflę. I teraz właśnie sobie użyję troszkę tego rozświetlacza. I jeszcze przy rozświetlaczach zapomniałam Wam pokazać produkt, który chyba będzie troszkę droższy, bo przypuszczam, że około 25 zł może kosztować, ale jest świetny i daje piękny glow, ale powinnam była go użyć znacznie wcześniej, ale zapomniałam zupełnie. To jest Mirror Highlighter z Hean, taki duży, wygląda jak podkład. I daje piękną, taką dosyć subtelną, ale podkreślającą kości taflę i bardzo mi się podoba. Właśnie używałam go na dziewczynach, jakie malowałam wtedy, jak szłyśmy na kinki w listopadzie i bardzo ładnie to wyglądało, po prostu taka fajna baza pod rozświetlacz sypki albo prasowany, naprawdę, naprawdę bardzo fajny rzecz. Lecimy dalej, pora na brwi i tutaj mam taką paletkę do brwi marki Delia. Nie wiem, czy ona ma jakiś kolor konkretny, chyba jest tylko jedna dostępna, ale moim zdaniem jest rzeczywiście dosyć uniwersalna, bo jest taki jaśniejszy cień, taki powiedzmy, że średni brąz i ciemniejszy brąz i tutaj jeszcze mamy wosk i ja sobie użyję troszkę tego jaśniejszego koloru i właściwie będę podkreślać tylko tutaj ten mój ogonek, będę go tworzyć, bo całe brwi, jak widać, mam dosyć ciemne, ponieważ jakiś czas temu robiłam sobie henne. I oczywiście mój ulubiony glam brush. Uwielbiam go. To jest O112. W związku z tym, że chciałabym troszkę cieńszą tę końcówkę, bo ona mi wyszła taka trochę gruba i niezbyt precyzyjna przez to, że ten cień jest dosyć suchy, a ten pędzelek nie jest najwęższy, to jeszcze marki Delia mam taką pomadę do brwi w odcieniu, chyba to jest ciemny brąz. Nie, to jest jasny brąz akurat. I użyję sobie troszkę właśnie na końcówkę, żeby ją wysmuklić. Brwi są podkreślone, więc pora na tusz do rzęs. Tutaj mam Pierre Rene, taki w czerwonym opakowaniu Performance Mascara. I to jest taki tusz z włochatą, z taką zwykłą szczoteczką, dosyć gęstą. I on jest o tyle fajny, że on daje bardzo subtelny efekt. Nie skleja rzęs i na przykład świetnie się nadaje do podkreślania, łączenia swoich naturalnych rzęs z przyklejonymi, bo jest taki subtelny. Jak ktoś oczekuje jakiegoś gigantycznego pogrubienia, wydłużenia, to nie od tego tuszu, ale ja lubię taki delikatniejszy efekt. Oczywiście z pomadek musiałam Wam pokazać moją ulubioną serię Magic Glitter Lips z Belle Hypoallergenic. Uwielbiam, po prostu uwielbiam te pomadki. Są 4 kolory, wszystkie 4 mam i one są przepiękne. Jedynka to jest taki jaśniejszy, chłodniejszy róż. Tutaj mamy takie coś, takie trochę brzoskwiniowe. Ciekawy odcień, troszkę ciemniejszy. Następnie trójka to jest taka intensywna czerwień z drobinkami, przepiękna. I czwórka to jest bardziej bordo, więc ogólnie uwielbiam. A tutaj mam dwójeczkę. Po prostu uwielbiam odcień tej pomadki, ponieważ jest taki bardzo uniwersalny w moim odczuciu i pasuje do wielu makijaży. Nie wiem do końca, czy pasuje bardzo do tego, co mam na oczach, bo myślałam, że troszkę bardziej na oczach pójdziemy w czerwień, a tutaj mi się jakiś taki fiolet przebija. Wydaje mi się, że do tego koloru wyglądałoby to lepiej. Może trochę dołożę tego cienia? Ja bym tutaj go troszkę dołożyła, to może byłby odrobinę bardziej czerwonawy, a nie fioletowy.
Troszkę mi ta pomadka z Belle się gryzła sama na ustach. Wydaje mi się, że delikatnie ten kolor no jednak nie pasuje do oczu, więc użyłam mojego wielkiego wybawiciela w ostatnim czasie, czyli pomadkę matową z Kobo w odcieniu 703 Innocent Third, której używam ostatnio zawsze, kiedy mam bardziej różowy makijaż, bo ona po prostu ma bardzo ładny odcień, pasujący do wielu takich fioletowych, różowych, przybrudzonych makijaży. No i właśnie mamy tutaj ją na środku ust, na tej z Belle. I wydaje mi się, że wygląda to troszkę lepiej. No, więc to by było na tyle. I mi nie pozostaje nic innego, jak podziękować Wam za to, że spędziliście ze mną sporo czasu, jakby nie było. Mam nadzieję, że pokazałam Wam coś ciekawego, podejrzeliście jakieś fajne kosmetyki, których być może nie znaliście. Czekam na Wasze komentarze, dzielcie się swoimi hitami polskimi, tanimi, dobrymi, albo też opinią o tych rzeczach, których użyłam, bo też jestem bardzo ciekawa. Zostawcie aktywność w postaci kciuków. No i to by było na tyle. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!